Witajcie widzowie. W tle widzicie moją Multiplę, ale do samochodów przejdziemy w tym punkcie czasowym vloga. Zacznijmy od małego wprowadzenia. Otóż przedłużające się terminy u blacharza, u lakiernika sprawiły, że remont kampera dość mocno się nam przeciągnął, efektem czego w tym roku na wakacje zamiast kamperem pojechaliśmy właśnie ową Multiplą i zamiast tak bardziej podróżniczo spędzamy stacjonarnie wakacje w nadmorskiej Czarnogórze, czyli niewielkim kraju, który dawniej był częścią Jugosławii, południowego kraju słowiańskiego. Nie będę Wam robił zbyt dużego wykładu o historii, bo to nie jest tak do końca moja mocna strona, chociaż bardzo lubię historię, więc w skrócie powiedzmy tylko, że jest to jeden z najmniejszych krajów w Europie. W zaledwie 620 tysięcy osób mieszka w Czarnogórze. Stolicą jest Podgorica, która mieści się dość niedaleko stąd, tyle że żeby się tam dostać, trzeba pokonać takie góry. Ogólnie tych gór jest tutaj naprawdę sporo. Jest to kraj bardzo górzysty, zresztą jak sama nazwa wskazuje, który w dużej mierze bazuje też na tej turystyce. Tutaj wprawdzie wybrzeże jest dość klifowe, a plaże są w większości kamieniste, ale nie zmienia to faktu, że Czarnogóra tych swoich turystów bardzo lubi i widać to też po tablicach rejestracyjnych, dlatego że poza dominującymi tu oczywiście Serbami jest tutaj też bardzo dużo turystów z Rosji, z Ukrainy i ze wszystkich pozostałych krajów słowiańskich, w tym również i z Polski. Z takich istotnych ciekawostek na pewno warto wspomnieć o tym, że walutą Czarnogóry jest euro. Oficjalnie mają od 2006 roku jako swoją walutę euro, pomimo iż nie są członkiem Unii Europejskiej. To nadal nie ma to wielkiego znaczenia, nie jest to wielkim problemem. Na dodatek euro jest tu walutą od samego początku istnienia waluty euro, a wcześniej oficjalną walutą była marka niemiecka, co wiązało się z tym, że w 1999 roku mieli tu hiperinflację i postanowili związać się na stałe z walutą zachodnią, żeby w ten sposób sobie poradzić z problemem, jakim była owa właśnie hiperinflacja. Problem rozwiązany, mają euro, nie jest to za to kraj tani. Wprawdzie płaca minimalna tutaj to coś około 400 euro miesięcznie, ale nie zmienia to faktu, że dla nich na pewno jest tutaj dosyć drogo, przynajmniej w tych kurortach. Pewnie gdzieś na prowincji, w małych miasteczkach ceny są zupełnie inne. Tutaj nad morzem ceny są zdecydowanie europejskie. Powiedziałbym, że zbliżone do tych, które spotkamy nad Bałtykiem. Oczywiście nie aż tak horrendalnie wysokie, ale też dość wysokie. No i przede wszystkim tu jest zdecydowanie lepsza pogoda niż nad Bałtykiem, bo temperatura przez cały czas naszego pobytu, jak do tej pory, oscyluje w okolicach 26-28 stopni Celsjusza, a zupełnie inna pogoda jest w Polsce, jak chodzi o tą temperaturę. Przede wszystkim morze tutaj jest też cały czas cieplutkie, no ale to już są szczegóły, nie wchodźmy w nie. Przejdźmy do kwestii samochodowych. Jak widzicie, idę sobie teraz ulicą i te samochody wyglądają na w miarę nowoczesne, ale to dlatego, że to w większości są samochody turystów. Większość tablic tutaj to wprawdzie MNE, Montenegro, ale tablice z Podgoricy, czyli ze stolicy, a wiadomo, że w stolicy zawsze te samochody są najlepsze, najnowsze, najbardziej wypasione, nazwijmy to. Warto opowiedzieć parę rzeczy najpierw o infrastrukturze drogowej. Otóż infrastruktura drogowa zdecydowanie odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Drogi są dużo gorszej jakości, ale nie ma w nich na przykład dużych dziur czy jakichś dużych wyrw. Po prostu wykończenie tych dróg jest takie średnie, jest dużo spękanego asfaltu, są słabo wygrodzone pobocza, nie ma chodników, a jeśli nawet są, to dostęp do nich jest dosyć trudny, więc na przykład z wózkiem i tak po mieście lepiej jechać ulicą. Co jest bardzo istotne, w takim mieście kurortowym jak tutaj, gdzie jesteśmy, nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że ludzie jeżdżą bardzo powoli, bardzo spokojnie. Wszyscy liczą się z tym, że chodzi tutaj wielu turystów. Dla nikogo nie stanowi to jakiegoś istotnego problemu. Tak samo jak nie stanowi dla nikogo problemu jechanie w pasach. Zatem pasy są tu czysto teoretyczne, bardzo często ich po prostu nie używają. Tak samo jak fotelików dziecięcych. Widziałem na przykład całą rodzinkę jadącą z przodu. Jeden bobas siedział na kolanach u ojca, drugi na kolanach u matki i sobie jechali gdzieś chyba na plażę. Fakt, że oczywiście jechali powoli, ale no u nas rzecz absolutnie niedopuszczalna. Przechodzimy zatem do tej części, na którą pewnie większość z Was czeka. Omówmy sobie to, co jeździ po drogach Czarnogóry. Pierwsze, co się rzuca w oczy, Opel Vectra B. U nas samochód niemal całkowicie wyginął z uwagi na korozję. Tutaj, jak widać, i progi, i tylne nadkola mają się całkiem nieźle, natomiast lakier jest zdecydowanie wypłowiały, wypalony od słońca i to widać, że ten samochód ma tutaj taką dosyć intensywną, ale przynajmniej ciepłą emeryturę. Po drugiej stronie zobaczycie Fiata Punto drugiej generacji po lifcie. Generalnie Fiatów jest tutaj dosyć sporo, a wiąże się to z tym samym, z czym wiążą się nasze historyczne powiązania. Otóż była Jugosławia miała też umowy licencyjne z Fiatem, stąd było tutaj bardzo dużo różnorakich Fiatów. Nawet właśnie Fiat Punto 2 był przez kilka lat produkowany już po wejściu Grande Punto jako zastawa 10 w byłej fabryce Yugo w Kragujewacu w Serbii. Następny Fiacik to Multipla, wprawdzie ta ma rejestrację ze Słowacji, obok niej na węgierskich rejestracjach Volkswagen Turan, ale tak jak Wam mówiłem, tutaj turystów jest bardzo wiele, natomiast na montenegryjskich tablicach również wiele Multipli widziałem. Generalnie w Serbii i w Czarnogórze widziałem więcej Multipli niż we Włoszech. To jest zaskakujące, więc jest to po prostu samochód, którego praktyczność oni tutaj docenili. Następna ciekawostka też ze Słowacji, Fiat Ulisse, to chyba pewnie rodzinka, skoro tak lubią Fiaty. Pośród nowych samochodów wyróżniają się Toyoty, no bo Toyota to jest zawsze ten pierwszy wybór. O, Fiat Punto 2 następny. Toyota to jest zawsze ten pierwszy wybór. I myślę, że stąd się to bierze, że po prostu nowe auto każdy wszędzie będzie chciał mieć Toyotę, a z używek tutaj dominują Volkswageny i to nawet nie takie jak ten Volkswagen B3 kombi, który też bardzo już dużo słońca widział w swoim życiu, ale na szczęście dzięki temu zbyt dużo korozji nie widział i to fajna wersja, bo z tamtej strony na błotniku jest GT, z tej strony jest akurat kierunkowskaz. Natomiast no, jest Passacik, którym sobie Pan tutaj do sklepu dojeżdża, a obok niego B6 po lifcie, jest też tutaj bardzo dużo B7, natomiast sporo jest też na przykład Golfów 5 czy 6. Te samochody tutaj w Czarnogórze mają też nielekkie życie i przeważnie właśnie brakuje w nich kawałków zderzaków, mają pogięte błotniki czy zagięte drzwi, ale nikt na to nie zwraca za bardzo uwagi. Częstym widokiem w Czarnogórze są takie pieprzniki, czyli takie jakieś zakamarki, podwórka, na których stoi sporo różnego rodzaju złomu. Tu akurat mamy przyczepy pod łodzie i jakieś tam łodzie, ale też jakiś kontener i tego typu właśnie składowiska, zbiorowiska można często spotkać tutaj w Czarnogórze. No, po prostu są, zresztą takie same też były w dużej ilości w Norwegii, kiedy byłem tam kilka lat temu, co też Wam pokazywałem w filmie o podróży po Norwegii. Natomiast tutaj, powiedzmy, wypełnienie tych pieprzników jest trochę inne, troszeczkę bardziej wykończone już są te pojazdy, te urządzenia, które w nich spotykamy. Tutaj coś, co jest nietypowe, Citroën C3 bez tablic rejestracyjnych, czyli też zapewne niedawno dopiero dołączył tutaj do parku maszynowego. O, coś, na co Wam zwrócę uwagę. Opony zimowe. Tutaj zapewne sawy, tak, sawy, ale tego bieżnika też wykorzystywać mogła dębica, więc sporo jest dębicy też tych Frigo S3, tak jak Eskimo S3. Natomiast dużo samochodów jest na zimówkach, takich prawie nowych samochodów, dużo jeździ tutaj na zimówkach, też nawet bardzo wypasionych, ale i właśnie używanych. Nie wiem, z czego to wynika, no tak po prostu tutaj mają. W każdym razie francuskich samochodów zbyt wiele tutaj nie ma, wbrew temu, że tutaj właśnie minęliśmy Citroena i teraz Peugeota 308, a tam stoi jeszcze jeden Peugeot 308, ale nie jest to najpopularniejszy samochód. Zdecydowanie najpopularniejszymi samochodami tutaj są Volkswageny, w przewadze Golfy 2, na pewno za chwilę jakiś fajny egzemplarz zobaczymy, a teraz dla obalenia mojej tezy Astra 2 i Astra 3. Miejscowości turystyczne, zwłaszcza te nieopodal stolicy, mają to do siebie, że zawsze dużo jest tutaj samochodów przyjezdnych, no i przede wszystkim są to auta bardziej wypasione, bo ktoś, kto jedzie na wakacje, no to ma trochę więcej tej kasiory. Natomiast tutaj mamy w końcu coś bardziej typowego. Yugo Coral i to Yugo Coral taki już dosyć późny, już po 10. liftingu, już z takim gładkim przodem, wystylizowanymi zderzakami, to jest taki, można powiedzieć, Yugo Coral Caro Plus, ale nadal widać w tym samochodzie sporo takich detali typowych dla Fiata 128, na którym gdzieś tam w przeszłości Yugo Coral bazował. Zatem zobaczcie chociażby klamki, jak w naszym dużym Fiacie, kasetowe, bardzo typowe dla starych czasów. W ogóle powiem Wam, że to jest samochód, który występował też na przykład jako kabriolet, co jest bardzo ciekawe, i po wieliczce mojej rodzinnej ktoś jeździł nawet kiedyś takim kabrioletem. Natomiast tutaj, tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na charakterystycznie podcięty błotnik, który idzie w dół, jak to w starym Fiacie, jak to w pierwszych Yugo Coralach, ale do tego jest dorobiony przód z bardzo odstającym zderzakiem, przez co ten samochód wygląda zupełnie inaczej. No i takie właśnie Yugo. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy byłem pierwszy raz w tych stronach, kiedy jechałem przez Serbię do Bułgarii w 2005 roku, zupełnie inne czasy, nawiasem mówiąc, wtedy jeszcze Serbia i Czarnogóra były jednym krajem związkowym nowej Jugosławii, później krajem Serbii i Czarnogóry, a ostatecznie w 2006 roku podjęto decyzję o rozdziale. I tych samochodów było wówczas jeszcze bardzo dużo. Naprawdę, było ich mnóstwo i to tych starszych, tych nowszych po tych kilkunastu latach wyginęły. Zresztą jak sobie przypomniecie, na początku XXI wieku u nas też było jeszcze bardzo dużo Cinquecento, bardzo dużo Maluchów. W tym momencie tych samochodów już prawie nie ma. Po wejściu do Unii zastąpiły je takie auta jak Golf 2, jak Fiesta z przełomu lat 80. i 90. Tutaj trochę to później następuje i tak właśnie mamy Golfa 2 jako jeden z najpopularniejszych samochodów, takich starszych, graciastych już. Tutaj w Czarnogórze Golfów 2 jest mnóstwo, bardzo często są dość mocno zniszczone. Ten akurat prezentuje się całkiem nieźle na tle tego, jakie tutaj potrafią te Golfy 2 być. Nawet jest szyberdaszek, jest trochę zardzewiałe pod szybie, złazi lakier, ale całość wygląda nieźle i powiem Wam, że to nawet może być bezwypadkowy Golf, bo na całym boczku widzimy pasek w wersji limitowanej bistro, także całkiem fajny egzemplarz, ładna sztuka. No i sobie razem z tym Yugo tutaj w cieniu stoją, czekają na swojego właściciela, a my idziemy dalej. Pozostając jeszcze przy Yugo, chciałbym Wam to bardzo opowiedzieć przy jakimś egzemplarzu, ale myślę, że może z tym być problem. Otóż do... Golf 2 to oczywiście nie jedyny stary Volkswagen, którego można tu spotkać. Zdarzają się też jedynki, ale jedynka to już dużo rzadsza okoliczność, dużo mniej tych jedynek jest. Tutaj jest jedna z nich, trzydrzwiowy Golf jedyneczka. Większość była oczywiście trzydrzwiowa, w tamtych czasach kompaktowy samochód nie musiał mieć pięciorga drzwi, a tutaj mamy nawet oryginalną przednią szybę. Popatrzcie, jest nawet logo Volkswagen Audi. W tamtych czasach jeszcze nikt nie mówił o Audi, że jest premium. Audi to było po prostu marka równoległa z Volkswagenem, może troszeczkę innych klientów miała na myśli, ale jednak nie było to żadne premium. Ładny Golf GL, bogata wersja i to taka przejścióweczka, bo ma jeszcze małe lampy, chociaż już ma plastikowe zderzaki, ale popatrzcie, ma jeszcze tą deskę rozdzielczą, taką charakterystyczną, ze srebrnym blatem, nazwijmy to, przez większość instrumentów. Bardzo ładne są te Golfy jedynki. Ten samochód naprawdę nabrał według mnie już mocno klasycznego wyglądu. A tak a propos, to tutaj proszę, trzy wielkie SUV-y, dwie BMW-ki i Toyota na 4 miejscach parkingowych, no bo jakżeby inaczej, na rejestracjach z Ukrainy. Zresztą chyba cały hotel tutaj przez Ukraińców zdominowany, bo mamy tutaj jeszcze BMW-kę, Mercedesa i BMW-kę. I chyba doszliśmy do jakiegoś właśnie takiego kątka, nazwijmy to pieprzniczka, więc sobie rzucimy na to okiem. O, tam jeszcze... No tak, faktycznie, same ukraińskie tablice, 100% ukraińskiej dominacji. No, natomiast tutaj mamy, proszę bardzo, Volkswagen Vento, Golf 3 w sedanie, też samochód z Belgradu w tym przypadku. Tam Golf 4 i Renault Clio. Clióweczka to też jest samochód, którego tutaj trochę można spotkać, właśnie zwłaszcza w tej starszej generacji. To bardzo wdzięczny, bardzo fajny, mały francuski samochodzik, chociaż to już jest wersja po liftingu, zatem mamy już takie wyoblone lampy i trzeci stop w tylnej klapie. Zatem to już nie jest tak bardzo stare Clio, to są połowa lat 90. To dopiero dobija 30, także jeszcze by do strefy czystego transportu nie wjechał. Ale bardzo wdzięczny i fajny i tani w utrzymaniu samochód, co zapewne też jest istotą zakupu samochodów tutaj w Czarnogórze. Ogólnie w Czarnogórze ten park maszynowy jest po prostu wyraźnie starszy niż u nas. I poza tymi wyróżnionymi typowymi samochodami, jak właśnie stare Fiaty, coraz mniej pojawiające się stare Yugo, bardzo liczne Volkswageny, możemy zobaczyć też samochody bardziej egzotyczne, nawet tak naprawdę na naszym rynku, jak stare Hyundai, taki akcent. Kiedyś u nas tego trochę jeździło, w tym momencie z uwagi na korozję praktycznie już tych starych akcentów nie ma. Ten widać, że też lekkiego życia nie ma, bardzo wypłowiały od słońca, no ale korozja jakaś tam minimalna tylko się pojawia na nadkolu i przy progu, jakaś rysa, jakieś obdarcie, ale ogólnie w całkiem niezłym stanie ten akcent i widzicie na zimówkach. sobie tutaj istnieje, jeździ, jest wykorzystywany na co dzień, tam jakiś Passat B5. Ale tu zbliżamy się do jeszcze jednej marki, bo taki wstęp o tych modelach i markach zrobiłem nie bez przyczyny. Tu zbliżamy się do jeszcze jednego przedstawiciela marki, która kiedyś w krajach jugosłowiańskich była bardzo, bardzo popularna. Mercedes 190 w tym przypadku. Widać, że ten Mercedes miał bardzo intensywne życie. Deska rozdzielcza spękana, szpachla na drzwiach spękana, punkty korozji w takich miejscach, jakby po prostu jako łódka kiedyś ta 190 służyła. No właśnie, a propos łódki. Natomiast no jest taki samochód, nie ma zaślepki na haka, nie ma kawałków zderzaka, połamane, to jest w ogóle wszystko pogięte, ale gwiazda na masce sterczy. No i wszystko to widać, że jeszcze nie klęka, jeszcze jeździ, jeszcze wozi swojego właściciela. 190D, no bo jakiżby inny silnik niż 2-litrowy diesel mógł mieć tutaj rację bytu. Zresztą diesle są dominującymi, jak chodzi o jednostki napędowe tutaj. Oni nie uginają się pod jakimiś tam unijnymi naciskami. Dla nich diesel to jest moc, zresztą oprócz A-Klasa, pewnie też z dieslem, chociaż akurat nie ma opisania. Natomiast takich A-Klasów też tutaj się trochę znajdzie. O, mówiłem Wam, wspominałem, mówiąc o Golfie, że Fiesta tej generacji to też był bardzo popularny samochód u nas i tutaj mimo odporności na korozję w tej części świata, wokół wlewu paliwa i na nadkolu, tej korozji oczywiście zabraknąć nie mogło. O właśnie, no więc powiedzmy jeszcze parę słów o tych jednostkach napędowych. Diesel to jest zdecydowanie najpopularniejsza jednostka napędowa, najpopularniejszy rodzaj napędu wśród takich tutaj tych starszych samochodów. To jest bardzo charakterystyczne i to jest dosyć podobne też do tego, co było u nas jeszcze w latach 90. Zawsze dostęp do tego oleju napędowego był łatwiejszy niż do benzyny. No i poza tym taki samochód pojedzie na praktycznie wszystkim, więc takich aut było naprawdę więcej, sporo u nas również. Natomiast widać tu wyraźnie, że nie ma kompletnie, na rosyjskich rejestracjach Skoda Yeti, widać tu wyraźnie, że oni nie przejmują się jakąkolwiek elektryfikacją, oni nie biorą w ogóle do siebie tego, że coś się może zmienić w kwestii układów zasilania. Po prostu diesel to jest diesel i nie ma w ogóle o czym mówić. Diesel jest najlepszy, żadne elektryczne cuda ich tu nie przekonają, a hybrydę to znajdziemy tylko co najwyżej, Vectra A, to znajdziemy co najwyżej wśród samochodów, którymi przyjeżdżają tutaj turyści. Teraz wyszliśmy na taki główny dreptaczek, główny zjazd w kierunku deptaków turystycznych, więc tu już pewnie tych gratów będzie trochę gorzej z nimi, trochę mniej, ale spróbujemy jeszcze coś znaleźć. Następne Punto drugiej generacji, też dość mocno, słońce już odciska swój ślad na tym Punto. Tam Golf 4 też z Serbii, następny Golf 4 też z Serbii. Volkswagenów jest sporo, ale dominującym jest mimo wszystko Golf 2, czwórki, tak jak widzicie, turystyczne samochody, Clio 2, wczesna Clio 2 w dość biednej wersji. Idziemy w kierunku samochodu, który pokazywałem Wam na Instagramie podczas mojego tutaj pobytu. Renault 4. Renault 4 GTL. Dokładnie, kiedyś Renówka lubiła te literowe oznaczenia. Ten samochód nie ma tablic rejestracyjnych. On tu jest troszeczkę chyba jako taki przykuwacz uwagi przed tą restauracyjką. Nawiasem mówiąc, chyba najlepszą restauracją tu w Sutomore, gdzie się znajdujemy. Mianowicie Renault 4 to samochód, który był produkowany jeszcze przed Renault 5. To był taki mały, 5-osobowy wanik, w pewnym sensie wanik. Ten samochód potem był duchowo porównywany z pierwszym Renault Kangoo. Tutaj na przykład maska się otwierała do przodu. Popatrzcie, są takie uchwyty, żeby go pociągnąć. Oczywiście są też uchwyty do holowania, ale ciekawy jest ten punkcik tutaj, bo tutaj jest miejsce na włożenie korby. Do pewnego momentu Renault 4 miało silniki, które można było odpalić z korby. Ten już raczej do takich nie należy, bo ten samochód był produkowany aż do 1992 roku, bardzo, bardzo długo. W praktycznie niezmienionej formie, widzicie, z chromowanymi klamkami i z drążkiem zmiany biegów, który wystaje tuż przy kierownicy. I ten drążek ma swoje przedłużenie tu nad silnikiem i wchodzi tu do przodu, bo skrzynia biegów w tym samochodzie jest przed silnikiem, dzięki czemu można powiedzieć, że jest to samochód efektywnie mid-engine, czyli z silnikiem w środku, jak jakiś super sportowy pojazd. I dzięki temu można było też wysunąć bardzo mocno oś do przodu, zwiększając komfort podróży w tym samochodzie. Bardzo mądre rozwiązanie. Potem pierwsze Renault 5 też miały jeszcze skrzynię biegów przed silnikiem. Potem udało im się to jakoś inaczej rozwiązać, tak że mimo wszystko jednak te silniki były poprzecznie już potem w piątkach. Tu jeszcze jest wzdłużnie. No, ciekawostka niewątpliwa i myślę jeden z ciekawszych pojazdów. Natomiast jest to raczej już wyjątek. Taka renówka technologicznie sięgająca lat 60. To na pewno nie jest już pojazd dzisiejszy. To na pewno nie jest pojazd, którym ktoś chciałby na co dzień jeździć. W tamtym kierunku idzie się nad morze i tam też zdarzają się ciekawe samochody, na przykład tam w oddali widzicie Suzuki Swifta, który w tej części świata też jest dość popularny z uwagi na to, że był produkowany na Węgrzech. Zresztą do dzisiaj Suzuki ma bardzo dużą fabrykę na Węgrzech. O, Range Rover Sport na rosyjskich tablicach. Natomiast nie jest to samochód jakoś bardzo popularny akurat tutaj w Czarnogórze. Ja natomiast na koniec chcę Wam pokazać jeszcze dwa samochody, ale zanim skończymy, to jeszcze tylko jedna mała uwaga. Jeżeli mi się uda coś jeszcze dograć, coś jeszcze ciekawego spotkać po drodze, to sobie to ogram i puszczę Wam to teraz jako ciąg dalszy też tej opowieści. Natomiast pierwszy taki podstawowy spacer tu po Sutomore, w którym się znajdujemy, właśnie tak wygląda, jak widzieliście, a tu jeszcze podejdźmy do pierwszoseryjnego? Nie, drugoseryjnego, raczej zdecydowanie drugoseryjnego W115, które ktoś troszeczkę postarzył, bo ma wsadzony napis 220D od starszego modelu, czyli nie taki jak u mnie. Ma oczywiście szeroką poprzeczkę pod znaczkiem, ma gładkie lampy charakterystyczne właśnie dla starszej serii, ale nie ma kołpaczka i nie ma powietrza w jednym i w drugim kółku. No ale widać, że to jest nowszy model, bo już mamy zagłówki uszate, widać, że też ktoś sobie zmienił kierownicę na starszą, ale nie ma fletnerek, są za to lusterka od beczki i halogeny. I to chyba nawet zelmotowskie, nasze polskie, przynajmniej na takie wyglądają. Lampy też są półokrągłe, zatem to też jest inne, wszystko pomieszane. Wszystko pomieszane. Widać, że chociaż jest jeszcze taka opcja, że ktoś gdzieś w pewnym momencie tego samochodu zmienił mu po prostu drzwi na drzwi nowszego typu. Tego się raczej nie dowiemy, chociaż to by wiązało się też ze zmianą maski atrapy. No ciekawy egzemplarz, który na pewno niejedną historię mógłby powiedzieć, jak większość starych samochodów i starych, zwłaszcza Mercedesów w tej części świata, gdzie te Mercedesy jeszcze w czasach byłej Jugosławii były niezwykle popularne. Tak się zapatrzyłem na tego Mercedesa, że nie zauważyłem, że tuż obok niego stoi Golf trójka, zatem też dość charakterystyczny widok dla czarnogórskiej motoryzacji. Zmierzając już do ostatniego pojazdu, który, tak jak mówię, jeszcze przed tą częścią, nazwijmy to techniczną, dołożoną, chcę Wam pokazać, to jeszcze mamy tutaj Astrę 1. Astry 1 też się parę egzemplarzy tutaj można spotkać. Tutaj już trochę widać progi E, więc chyba pochodzi z jakiegoś niezbyt przyjaznego klimatu. Astra TD, zatem pewnie ten silnik oplowski turbo, nie najszczęśliwszy, niezbyt wytrzymały, no ale wszystko, co jeździ i ma diesla pod maską, tutaj może być wykorzystane i bardzo dobrze. Zatem przechodzimy do ostatniego samochodu, który chciałem Wam pokazać w tej części, a potem jeszcze parę bonusowych dodatków. Bardzo dużym prawdopodobieństwem samochód, który zjechał z taśmy montażowej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, która już nie istnieje i której resztki zostały rozebrane w te wakacje w ostatnich dniach czerwca. Bardzo prawdopodobne, że jest to samochód z naszej polskiej fabryki. Zobaczymy, może na szybach będzie sandomierskie oznaczenie. Nie, Korea Autoglas, zatem niewykluczone, że jednak przyjechał z Korei, natomiast niewykluczone, że jest to samochód z produkcji żerańskiej. Zresztą ostatni model, który produkowany był właśnie na Żeraniu, to był Chevrolet Aveo Sedan. Także tak kończyła się polska motoryzacja. Za mną widzicie kolejny przykład Mercedesa, tym razem C-klasa pierwszej generacji, też już trochę życia mająca za sobą. Z tej strony znowu przedstawiciel japońszczyzny, Micra, Jajko, ale to też bardziej Renault Clio i Mitsubishi Space Star. Takich samochodów jest tu zdecydowanie mniej. Podobnie jak rzadko trafiają się tak duże limuzyny jak na przykład Omega, ale jeżeli już się trafia, no to też więcej będzie miała jakichś śladów po starych kolizjach niż śladów wynikających z korozji, a to zawsze jest na plus takiego samochodu. Idąc dalej, kolejny Golfik trójka już w w kilku odcieniach lakieru. Zatem kolejny przykład na to, jak bardzo destrukcyjnie działa to słońce tutaj, jak bardzo to słońce zabiera ten lakier z tych samochodów. Golfik 1 właśnie nas mijał, taki z już tymi dłuższymi lampami, czyli już taki nowszy Golfik 1, a tam Golf 3, którego też widzieliście w moim Instastory. Takich samochodów jest tu naprawdę, naprawdę dużo, natomiast tak jak też wspominałem, i dwójek, i co widzieliście też na przebitkowych zdjęciach, jest zdecydowanie najwięcej. I ta ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to autobus, który stoi sobie tutaj w polu, całkowicie skorodowany, z zaspawaną częścią okien, wbitą niemal całą resztą. Krzaki w niego już wrosły dość mocno. Nawet nie jestem pewien, czy to jest autobus, czy to nie jest przyczepa do autobusu, ponieważ stąd, a nie, jest tam kierownica, widzę tam kierownicę, wyprostujemy i sięgniemy wyżej, o, wy to widzicie w tej chwili lepiej, ja to zobaczę dopiero przy montażu. I stoi sobie taki autobus, jeszcze na dachu jest resztka bagażnika z rurek, z tyłu drzwi też zaspawane. Nie wiem, co to za model, może to być jakaś Skoda, jeśli wiecie, jeśli się na tym znacie, to napiszcie. O, w środku też całkowita już degradacja, jakieś krzaki, kawałki pod sufitki jeszcze wiszą. Zróbmy tak, o, teraz może lepiej widać, co się znajduje w nim w środku. No zniszczony, całkowicie zniszczony. Tutaj już nie ma co ratować, to już jest degradacja do poziomu biomasy w ogrodzie. W pięknym Sutomore dokonuje żywota. Chciałbym jeszcze Wam powiedzieć jedną kwestię, mianowicie jak my tu w ogóle dotarliśmy. Bo żeby dojechać tutaj, w rejon Czarnogóry, w rejon Albanii, można tak naprawdę wykorzystać wiele różnych dróg. Ja natomiast najchętniej jeżdżę drogą, która moim zdaniem jest najszybsza i jest to droga, która z Krakowa wiedzie w kierunku na Zakopane, potem na Hyżne, z Hyżnego na Bańską Bystrzycę przez Słowację. Między Bańską Bystrzycą a Zwoleniem jest fragment płatnej autostrady, z którego można w bardzo łatwy sposób ominąć. Mianowicie wystarczy, że sobie ustawimy w nawigacji omijaj drogi płatne i te ostatnie kilkanaście kilometrów przed Zwoleniem zjedziemy w Bańskiej Bystrzycy z drogi Eski, z ekspresóweczki i pojedziemy dookoła bańsko-bystrzyckiego lotniska. Następnie ze Zwolenia jedziemy na Sachy, przejście graniczne i potem dalej do Budapesztu, z Budapesztu na Belgrad. I w Belgradzie myśmy odbili na Czarnogórę, na Podgoricę, gdzie też jest jeszcze duży kawałek autostrady. Natomiast drugą drogą, i taką drogą planujemy wracać, jest tutaj z Podgoricy pojechać na Sarajewo, czyli na Bośnię i Hercegowinę. I potem z Bośni i Hercegowiny kawałeczek zahaczając o Chorwację, też również wrócić na Budapeszt, no i z Budapesztu tą samą drogą. Jeżeli oczywiście jedziecie z innego fragmentu Polski niż z Krakowa, tudzież w linii prostej na północ od Krakowa, no to tych dróg jest więcej, są bardziej skomplikowane. Pomyślałem, że to może też być dla Was ciekawe. A teraz już przechodzimy do samochodów.